Przede wszystkim trzeba zobaczyć i oglądałem jego walkę na zasadach MMA. Dzisiaj przewracał się z Załęckim i po pierwszej rundzie już nie miał czym oddychać, także walka na same pięści bądź walka kickbokserska jest dużo całkiem inna niż od walki MMA. Ta stójka też jest całkiem inna, on też nie może boksować tak jak boksuje, czy boksował jak się bił w Gromdzie, no bo będzie zostawiał nogi, na które ja będę polował. I ten dystans się też zmniejsza. I oczywiście jest inny dystans, do tego dochodzi klincz, przecież tam też jak się boksują, to wpadają w klincz, a on wtedy będzie wpadał w moje sidła, także ta walka będzie całkiem inaczej wyglądała i nie mogę sugerować się tym, w jaki sposób on się bije na pięści. Nie da rady w miesiąc, dwa, trzy czegoś tam wyćwiczyć, bo złapać typowy pięściarzki bokser i on może bardzo źle się czuć w parterze, w klinczu, przy siatce. Z tego, co tam oglądałem i widziałem, no to nic nie pokazał i nic nie umiał. No, przewracali się, turlali się. Jeden nie umiał nic i drugi nic nie umiał. Kto pierwszy, ten lepszy, kto był na górze, ten wygrywał, nie?